Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem z takiego nietypowego miejsca, mianowicie jesteśmy w środku, można powiedzieć, pola, ale jest to takie pole, które kolega Artur Pawelec wynajął w miejscowości Kozie Główki od kolegi Zbyszka Oleksiaka. Na tym polu zamierza zorganizować międzynarodowy wspólny gołębnik Kozie Główki. No ale może już więcej, jak to będzie rywalizacja wyglądać, co będzie nagrodami, gdzie dokładnie tutaj to się mieści, powie nam kolega Artur. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców po raz wtóry. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, podjąłem się tutaj organizacji wspólnego gołębnika w miejscowości Kozie Główki. Dlaczego tutaj? Ponieważ jest tutaj bardzo dobry teren, jest to teren położony wysoko, jest bardzo dobry widok. Mało tego, jest to taki region, że po prostu te gołębie tutaj muszą dość fajnie lecieć, nie będą się gubiły. Zresztą tu jest kolega Zbyszek, który lotuje u siebie, jest mistrzem Polski, więc myślę, że te gołębie będą szły tutaj na ten teren bardzo dobrze z danego punktu tam po prostu wypuszczenia. Tutaj zobaczmy z tyłu, za plecami kolegi Zbyszka mamy właśnie kościół przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kozie Główki. Czyli tam mamy Kozie Główki. Zobaczmy, tutaj okolica praktycznie nie ma w ogóle lasu. Piękny, otwarty teren, odkryty. Także gołębnik stojąc będzie na pewno bardzo charakterystycznym punktem, na który gołębie wracając się mogą kierować. Dobrze mówię? Jakby co, to mnie poprawcie. Punkt docelowy jest tam. Stamtąd loty, tak? To kolega Zbyszek tam pokazywał. Przy okazji tu jest 48 działek budowlanych, będzie do zakupu. O, proszę bardzo. Także sprzedajemy tylko hodowcom działki. Przyszli się bliżej trochę. Hodowcy mają promocję 20% wartości działek, także... Ale to jest tak, że podwyższasz wcześniej o 20, a później obniżasz, czyli tak od tej, co jest wyjściowa? Od tej, co jest wyjściowa. Aha, rozumiem. Prostu, także... Czyli jakby ktoś chciał, był zainteresowany nabyciem też tutaj działki w okolicy... To jest tak do samej trasy głównej, bo to jest trasa główna jedynka i od trasy głównej do samego centrum to jest 1,5 kilometra drogi nowej, zrobionej takiej utwardzenia asfaltowej. No i po jednej i po drugiej stronie po prostu będą działki, to jest 48 działek jest... Będą uzbrojone wszystko, działki gotowe. Tutaj ja pokażę kolegom, właśnie ta droga tutaj jest widoczna tutaj z tego pola, tak troszeczkę może gorzej jest widoczna, ale jest to droga asfaltowa, która biegnie, jak w tym kierunku teraz patrzę, aż do drogi krajowej tej właśnie jedynki, którą wszyscy znamy, jak siewiesz miniemy, za chwilkę tu już jest skręt na Kozie Główki, tak. I tutaj, tutaj bardzo łatwo jest dojechać, także liczymy też, że kiedy tutaj już gołębnik będzie budowany, to będzie łatwo tutaj każdemu trafić. Ale popatrzmy, tutaj jest tak, jak mówimy, jest w tej piosence zespołu Golet Orkiestra. Tak, to jest nagranie takie, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. I tutaj właśnie na tym polu teraz też mamy ściernisko, ale tutaj kolega Artur zadeklarował, że on jak postara się jak najszybciej te gołębniki tutaj postawić. Będziemy obserwować, kibicować mu. Widzieliśmy też nagrodę, którą jedną z tych tutaj w salonie niedaleko w Poczesnej, w salonie Mercedesa oglądaliśmy Mercedesy, te, które do 150 tysięcy złotych mniej więcej. Klasy C, tak? Klasy C, które będą, jeden z nich będzie nagrodą dla rywalizacji na tym wspólnym gołębniku drużynowej. A dla rywalizacji indywidualnej jak będzie, Artur? Tak, dla rywalizacji indywidualnej to będzie nagroda w postaci 150 tysięcy złotych za pierwszego gołąbka, który wygra tą główną nagrodę. Inne nagrody to na sobie przemyślę, jak po prostu zrobię, ale dwie główne nagrody są najważniejsze. Dlatego pierwszego gołębia, który po prostu wygra ten lot, to jest 150 tysięcy złotych i równorzędna nagroda dla zespołu lotników, to jest 5 sztuk. To jest ten drugi Mercedes po prostu wartości też 150 zł. Ale co jest najważniejsze, tak tutaj wspomniałem po prostu na wcześniejszym filmie, że po prostu te nagrody są bez względu na to, czy będzie 500 gołębi, czy 1000, czy 200. Te nagrody są zobowiązujące i one będą. Po prostu bez względu na obsadę. Dokładnie tak, po prostu tutaj mam sponsorów, jak już wspomniałem, firma Apple dostarczy mi karpę na cały wspólny gołębnik, docelowo ma być 2000 gołębi. 2000 gołębi jest założony taki limit, że na tym wspólnym gołębniku powinno się znajdować i mam nadzieję, że tyle się tych gołąbków znajdzie. Co jest ważne, robimy tak, że będzie ta drużyna 5 gołębi i możemy, każdy z hodowców może dać dwa gołębie dodatkowe, że gdyby się zgubił ten jeden gołąb czy dwa, to po prostu może sobie je wprowadzić do drużyny. Jeden gołąbek, to, który wprowadzi do drużyny, do tej, żeby było to 5 sztuk. Natomiast jeżeli by tak się zdarzyło, że cała piątka jest i nie zginęła i po prostu leci, to te dwa gołębie można sobie dodatkowo aktywować o główną nagrodę. Wtedy one będą brały udział w rywalizacji o te 150 tysięcy indywidualne, ale nie będą już w drużynie. Tak, tak, nie będą w drużynie, po prostu inaczej. Jest tak, mamy drużynę gołąbków 5 sztuk, cała drużyna się została, wkładamy tą drużynę na lot finałowy. No to jest dobrze i dodatkowo zostałem te dwie sztuki, no to możemy sobie aktywować o tą po prostu nagrodę drugą, o te 150 tysięcy złotych. To celowy gołębnik ile będzie? To celowo?
Znaczy inaczej, planujemy tutaj na 2000 sztuk docelowo w tym roku. Jak będzie w przyszłym, to nie wiadomo, bo nie ma co tutaj mówić. Generalnie na pewno chcemy tu dołożyć wszelkich starań i mam nadzieję, że tutaj kolega mi tutaj podpowie swoją wiedzą, oczywiście, że będzie chciał, odnośnie karmienia po prostu i po prostu profilaktyki tych gołębi, bo to jest największy, powiem szczerze, to jest największy konik tego wszystkiego i klucz do sukcesu, żeby po prostu te gołębie były zdrowe, żeby było jak najwięcej do lotu finałowego, a nam też zależy, żeby tych gołębi było jak najwięcej, ponieważ te gołębie będą szły później na aukcję, więc po prostu jest to po prostu w moim interesie, żeby po prostu ta ilość gołębi była po prostu jak największa na lot finałowy. Rozumiem. Tutaj jak uspokoimy może wszystkich hodowców, to kolega Zbyszek nie będzie dawał swoich gołębi. Nie, ze względu tylko na jako właściciel działek. Tak, w regulaminie jest napisane. Honorowo po prostu dać nie będę, bo jako właściciel działek również nie uczestniczę w tym. Żeby nie było posądzeń, że coś tu będzie faworyzowane. Także, nie ma takiej funkcji. Także na razie dziękujemy kolegów, zachęcamy do wchodzenia na stronę internetową www.mwg.koziegłówki.pl. Tam można zaznajomić się szczegółowo z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy, no i te gołębie, jak się nazywa, później tutaj poprzez dosłać. Natomiast właśnie, tylko o opłacie jeszcze powiedzmy, bo nic nie wspomnieliśmy. Znaczy opłata z podatkiem za jednego gołąbka to będzie 600 zł od jednego gołębia, ale co bym chciał powiedzieć, to będzie takie, że tak powiem, polskie milion dolarów, tak? Po prostu jest to wszystko zagwarantowane, są zagwarantowane nagrody, będzie dobra obsługa, będą dobre gołębniki, co ważne, gołębniki tutaj powstaną w poniedziałek, zaczniemy budowę gołębników na bazie projektów takich jak są gołębniki na Belgia Masters w Belgii, bo tam byłem, po prostu wszystko sobie, że tak powiem, zobaczyłem i po prostu na bazie tych doświadczeń i po prostu obejrzenia tych gołębników na Belgia Masters będą na ten wzór budowane gołębniki. Co jeszcze? Gołębniki mają powstać tutaj, będą budowane tutaj w przyszłym tygodniu do 30 marca będą postawione gołębniki na tip-top, po prostu z wyposażeniem. Od 1 kwietnia do 15 maja będziemy przyjmowali gołębie, chyba że się to wszystko szybciej zapełni i po prostu będzie po prostu czas skrócony, ale założenie jest takie, że od 1 kwietnia do 15 maja przyjmujemy tutaj gołąbki na ten wspólny gołębnik. Co dalej? Mam tutaj szeroką listę sponsorów, tak jak już powiedziałem, firma Eupol. Są jeszcze inne firmy, których na razie tu nie wymieniam, które po prostu będą moimi sponsorami. Na pewno też będą hodowcy tutaj z zagranicy pozyskani z tego, co po prostu zadeklarował mi się Ayer Camp z Holandii. Po prostu on da swoje 3 gołębie. Na pewno da Jeff Van Winkel, także no myślę, że będzie z kim rywalizować, tak? I co jest ważne, ta rywalizacja będzie zdrowa i na pewno tu będą najlepsze gołębie, po prostu można powiedzieć, z całej Polski, ale myślę, że i tutaj przyciągnę też z Europy hodowców, tutaj jak Belgia, Holandia, Niemcy i oni też będą się chcieli wykazać, także myślę, że rywalizacja będzie na pewno dobra. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to na pewno też zajmie się tu moja klinika w Knurowie zdrowiem gołębi, ale też nie tylko, bo po prostu na pewno skorzystam z doświadczeń takich jak tam jest na Belgia Masters czy na innych wspólnych gołębnikach, gdzie po prostu te gołębie są utrzymywane po prostu w 100% zdrowiu. Także na razie kolegom dziękujemy za nakreślenie nam sytuacji, jak tutaj będzie wyglądała rywalizacja. Zachęcamy wszystkich do jak najliczniejszego uczestnictwa w tej inicjatywie. Dziękuję, dobry lot, do zobaczenia. Zapraszamy. Nim pożegnamy się jeszcze tutaj z kolegami z Koziegłówek, z Arturem i Zbyszkiem. Zobaczmy, tak wygląda ta droga, przy której zlokalizowane są te działki. O, po tej stronie będzie ten wspólny gołębnik. No i te działki, o których kolega Zbyszek wspominał, dla wszystkich hodowców chętnych do zakupu 20% niższa cena. O, tutaj jest ile, Zbyszku? 48 działek. 48 działek, to jest po dwóch stronach drogi. Po dwóch stronach, a droga wygląda tak, zobaczmy, to jest naprawdę asfalt, nie jest to żadna... Nowa droga utwardzona, pod tiry, może tirami tu jeździć do tego dużych ciężarów. Czyli widzimy, nie przesadzali koledzy, czekamy, aż to San Francisco tutaj powstanie. Powstanie, na pewno my gramy w pierwszej lidze, zresztą kto mnie zna, to wie, że działam dobrze, bo byłem prezesem oddziałki Radomsko, zbudowałem dobry dom związkowy, no wyszło jak wyszło, po prostu... Jest jak jest. Dobra, do zobaczenia. Dziękuję. Dobry lot.